Hej, hej, witajcie, z tej strony Olchuś. Witam was w odcinku, gdzie znowu jest vlog. Boże, Olchuś, czy to jest jakieś święto, że ty ciągle... No, drugi film z vlogiem, tak? Moi drodzy, ten film jest wyjątkowy i to jest takie święto w sumie i dlatego nagrywam vloga, bo inaczej bym sobie tego nie wyobrażał, żeby to nagrać. W tym odcinku chciałbym wam mniej więcej powiedzieć, jak zaczęła się moja przygoda z Miraculum i waszym zadaniem, tak, macie zadanie domowe od Olchusia, waszym zadaniem oczywiście jest zostawić łapkę w górę, jak się spodoba film. Pamiętajcie, to mi pomaga w rozwoju. I oczywiście waszym głównym zadaniem jest napisanie w komentarzu po obejrzeniu tego odcinka, jak wasza przygoda zaczęła się, jak, gdzie, kiedy zaczęła się wasza przygoda z Miraculum. Więc nie będę przedłużał, zapraszam do oglądania. Także no, moi drodzy, właśnie i taka ciekawostka jeszcze na początku. Wczoraj nagrywałem ten odcinek i wieczorem się okazało, że nie nagrałem audio, a obraz był strasznie, no po prostu był brzydki, więc mam nadzieję, że teraz będzie ok. Wiecie, nagrywam telefonem, tak to jest, takie ciężkie życie takich twórców, którzy vlogów nie nagrywają, ale ok, mniejsza. Tak jak na początku wspomniałem, dzisiaj opowiem wam, jak zaczęła się moja przygoda z Miraculum, kiedy to było, dlaczego zacząłem... Jeśli słyszycie papugę, to wybaczcie, ale ona jakieś takie odpały ma o tych godzinach. W każdym razie dzisiaj wam opowiem, jak się zaczęła moja przygoda z Miraculum, kiedy to się zaczęło, dlaczego nagrywam i tak dalej, i tak dalej. W niedzielę był 26 marca, czyli w sumie minął wtedy rok, odkąd wstawiłem swój pierwszy odcinek z Miraculum na tym kanale. Patrzcie, rok, kurde, jak to szybko minęło. A żeby wam wszystko fajnie opowiedzieć, to wróćmy o rok, cofnijmy się o rok, do 26 marca 2016 roku, a dokładnie jeszcze parę dni wstecz. Dlaczego parę dni wstecz? Właśnie przed 26, nie wiem jaki to był dzień, w każdym razie przeglądałem sobie Facebooka i na grupie na Facebooku o nazwie z jakiego to anime, jak się interesujecie się anime, to pewnie tam jesteście. Przeglądałem sobie posty albo po prostu wyskoczyło mi, ktoś dodał post o Miraculum, w sumie trochę dziwne, że no mniejsza z tym, ktoś dodał post z Miraculum i wstawił oto te zdjęcie. Właśnie, jak widzicie, te zdjęcie pochodzi z odcinka Mroczny Amor, tutaj jak czarny kot był zakumizowany, no mniejsza z tym. W każdym razie najważniejszą chyba rzeczą, najważniejszą sytuacją w tym oto zdjęciu jest smok Biedronki z czarnym kotem. I wtedy ta dziewczyna, to była dziewczyna na 100%, udostępniała te zdjęcie, to po prostu ona się zachwycała tym zdjęciem i coś tam chyba napisała: Boże, czy widzieliście już Miraculum, Biedronka i czarny kot i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ta dziewczyna była w siódmym niebie, jak to zobaczyła, i też dużo osób napisało w komentarzach, że tak, to jest super i tak dalej, a też niektóre osoby napisały, że to nie jest anime, tylko serial animowany, że czegoś tam nie rozumiem i tak dalej, i tak dalej. No i tak mija jeden dzień, drugi dzień, to samo, to samo zdjęcie, trzeci dzień, to samo zdjęcie, ludzie się tak tym zachwalają, mówię, kurde, co mi szkodzi, wejdę na YouTube'a i to zobaczę. Więc wbiłem sobie na YouTube'a i wpisałem Miraculum, Biedronka i czarny kot. No i wyskoczyły mi jakieś tam odcinki i wiem, że to był kanał z Bojówką, od Bojówki, więc pozdrawiam Bojówka. Co do jej kanału i co do tej całej sytuacji, która miała miejsce właśnie parę dobrych dni temu, wiecie prawdopodobnie o co chodzi, o usunięcie jej kanału, też pojawi się o tym film, ale dzisiaj nie o tym. No i wbiłem sobie na od niej kanał i puściłem sobie chyba francuski odcinek z francuski odcinek z polskimi napisami, bo jeszcze wtedy wszystkich odcinków z dubbingiem nie było, nie wiem czy było chyba z 10, w każdym razie trwała emisja dubbingu z Polski, na polskim dubbingu, na Disneyu, tak, może ja nie umiem się wypowiedzieć, a już jeśli chodzi o francuskie, to już dawno się zakończyła misja, więc sobie obejrzałem z polskimi napisami i po prostu obejrzałem sobie 10 takich odcinków i stwierdzam, kurde, to jest fajne, podoba mi się ten serial, on jest oryginalny, nie widziałem jeszcze takiej historii w żadnym serialu animowanym, a szczególnie w anime i w innych tam bajkach, kreskówach i tak dalej. Mówię, kurde, fajne to jest, zostanę przy tym dalej. No i pewnego dnia sobie pomyślałem, parę dni właśnie, tam 2-3 dni jak sobie obejrzałem to, mówię, kurde, to jest takie popularne, to czemu by o tym nie nagrać odcinka? No ale wyszło takie, pewno ale.
To jest serial animowany, a ja wtedy nagrywałem samo anime, czyli japońską animację, więc postanowiłem poszperać po internecie i poszukać wersji anime. No i tak poszperałem i się okazało, że niby jest anime, ale potem się okazało, że nie ma, ja to tak zrozumiałem. Znalazłem ten odcinek właśnie z Miraculous Ladybug Preview, coś takiego, to jest właśnie ten niby trailer, to była właśnie wersja anime 2D. Tylko wiemy, co potem się stało i tak dalej. Więc mówię, okej, niby jest anime, niby jest trailer, już 4 lata dobre, a dalej go nie ma. No to szukam dalej i znalazłem właśnie Miraculous Wiki, tam polską, angielską. Tam wszystko poczytałem o tym i znalazłem Instagrama od Jeremiego. Ja się tam za bardzo nie szperałem po tym Instagramie, tylko sobie fotki tam dawałem. I właśnie znalazłem taki post, gdzie Jeremy udostępnił informację, że prace nad anime trwają. Więc postanowiłem, okej, zrobię o tym odcinek. I właśnie wtedy, 26 marca 2016 roku, powstał odcinek, mój pierwszy na moim kanale o Miraculum. I jeszcze przed tym, chcę wam powiedzieć, bo jeszcze przed tym, jak obejrzałem te 10 odcinków, kurde, cały czas nuciłem opening z Miraculum. Nie wiem, jak wy mieliście, ale naprawdę ja cały czas go nuciłem. Jeszcze było parę odcinków właśnie chyba z polskich, więc polskie też obejrzałem. I ciągle mi ten opening polski chodził po głowie. Czy to jechałem do kuzynów, czy tam gdzieś autobusem jechałem. I ciągle ta nutka mi chodziła po głowie. Nie wiem, jak wy napiszcie w komentarzach, czy wam też ta nutka po głowie chodziła. Mi chodziła. I jeszcze pamiętam, jeszcze przed tym nagraniem odcinka właśnie z anime, byłem u kuzynów i wizualizowałem sobie, jak ten odcinek miał wyglądać, bo byłem podjarany strasznie i bałem się, że ktoś mi to zabierze, więc szybciutko, truch, 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 do domu pisałem scenariusz i właśnie drugiego dnia, czyli 26 marca 2016 roku powstał pierwszy odcinek o Miracle. I tak pomyślałem sobie, kurde, bo statystyki naprawdę były dobre. Nigdy takich statystyk nie miałem, a za tamtych czasów, jak nagrywałem anime albo wcześniej Minecrafty fabularne czy tam Wiedźminy GTA, to powiem, porównując to jest jak mrówka do psa. Więc naprawdę to było okej. To było naprawdę mega, mega wynik to był. I postanowiłem, kurde, to jest tak popularne, to zrobię parę odcinków, taki maraton paroodcinkowy, żeby pokazać ludziom, na czym odbiera się ten serial, w ogóle czym jest Miraculum. I wtedy nie wiem, czy ja siebie oszukiwałem, czy was, widzów, ale no jak widać, tak jak wspomniałem rok temu, że nagram parę odcinków, to jak widać to nie pykło, bo dalej nagrywam Miraculum, więc to jest trochę takie dziwne, no ale mniejsza. I wtedy właśnie powstawały odcinki z Miraculum. I pierwszy z tego, co był właśnie, to wspomniałem anime. Potem były ciekawostki. Te ciekawostki były z internetu brane, ze strony, więc tak czy inaczej można było je samemu zobaczyć, ale dużo osób pisało, że nie widziało, więc okej. Potem był Kim, był Władca Ciem, potem bohaterowie i tak dalej. No i stwierdziłem, że dalej będę to nagrywał. I ja wtedy jeszcze nagrywałem, był taki okres, że jeszcze nagrywałem anime. Te przeglądy, różne takie pierdoły. I właśnie był taki dość długi okres, że fani Miraculum kłócili się z fanami anime. I to było takie po prostu... I wtedy, jak ja nagrałem odcinek i wstawiłem na swój kanał z Miraculum, to były unsuby od ludzi z anime i pisali, Olchuś, kiedy anime? A jak dodałem odcinek z anime, to były unsuby od ludzi z Miraculum i pisali, kiedy będzie Miraculum. Więc to było strasznie denerwujące. I pamiętam, że oczywiście nie wspominając już o statystykach, jakie, bo jeszcze pamiętam, jak zaczynałem Miraculum, to wystarczyło 1,5 dnia, żeby wbić 1000 widzów, więc naprawdę w 3 tygodnie wbiłem 10 tysięcy subskrypcji, co było naprawdę mega wynikiem. Oczywiście nie cieszyłem się jak małe dziecko, ja nie umiem się cieszyć, wiecie, takim entuzjazmem we mnie, tak wiecie, nie wychodzi ten entuzjazm. Ale w głębi duszy się cieszyłem, że fajnie te statystyki. Taki byłem, taki ucieszony. No. I w każdym razie był ten okres taki, gdzie było ciężko, że ci widzowie się po prostu kłócili. No i też byłem zły na to, że na Miraculum się wypromowałem, bo jednak chciałem z tego anime. Ja lubiłem anime oglądać, lubię do teraz oglądać anime. I po prostu chciałem się z ludźmi dzielić, ale
pewnego dnia widziałem, że nie przebije się z anime, bo jest dość sporo, znaczy sporo, jest parę kanałów takich, które mają większe przebicie i jednak mają większą wiedzę o tym, więc postanowiłem nagrywać Miraculum. Nagrywałem Miraculum, anime się pojawiało, potem rzadziej, aż do teraz. I doszliśmy, moi drodzy, do 2017 roku i powiedzmy, że dzisiaj jest 27 marca. O, dzisiaj jest dokładnie 30. Ale, a nie, 26. Dzisiaj jest 30, więc powiedzmy, że dzisiaj jest 26 marca. Parę dni tam nikogo nie zbawi. Moi drodzy, w przeciągu roku wbiliśmy 68 tysięcy subskrypcji. Nie, naprawdę nie spodziewałem się tego, ale olchuś, przecież wszyscy youtuberzy tak mówią, że nigdy się nie spodziewali. Moi drodzy, nie wiem, czy mnie śledziliście kiedyś jeszcze z początków kanału Olchusia i Kondiego 0056, ale moi starzy widzowie wiedzą, że ja chciałem bardzo dużo razy skończyć z YouTube'em. Wiedzą, ile ja wkładałem w pracy na te fabularne serie, ale to naprawdę nic nie dawało. I naprawdę chciałem skończyć z YouTube'em i nigdy nie wiedziałem, że wbiję 10 tysięcy subskrypcji. A, naprawdę, 70 to jest ogromna liczba. Jesteśmy prawdopodobnie chyba, nie chwaląc się, ale ogólnie mówiąc, jesteśmy najpopularniejszym kanałem ciekawostkowym, informacyjnym, z teoriami na polskim YouTubie, jeśli chodzi o fandom Miraculum. To jest naprawdę ogromny wynik. Nie spodziewałem się, że będę siedział w jakimś fandomie i będę miał z tego ogromny kanał. Tak jak wspominałem, na początku nie byłem zadowolony z tego, że z Miraculum się wypromowałem, ale wiecie co? Teraz jestem zadowolony. Teraz jestem zadowolony, bo mam was widzów, mam po prostu taką rzeszę fanów, że razem, nie ja sam, tylko razem tworzymy jakiś fandom, budujemy go w takim kraju, czyli w Polsce, i po prostu go powiększamy, żeby, wiecie, przygarnąć innych ludzi na naszą stronę, żeby poznali jednak serial Miraculum i nie tylko serial Miraculum, bo będę starał się też nagrywać inne produkcje ZAK. W każdym razie, moi drodzy, chciałbym wam serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, nowych widzów, którzy wspierają mnie, oglądają, lajkują, subskrybują, zaznaczają dzwoneczki, te cholerne głupie, udostępniają, wchodzą na grupę, angażują się w to, miłe słówka mi piszecie i tak dalej. Dziękuję bardzo, bo gdyby nie wy, nie oszukujmy się teraz, ale ja wiem doskonale, wy też wiecie doskonale, że gdyby nie wy, gdyby nie samo Miraculum, to dalej bym prawdopodobnie siedział na YouTubie z dwoma tysiącami subskrypcji i pewnie dalej bym nagrywał anime i bym miał nadzieję, że coś jednak pyknie albo po prostu bym nie nagrywał. No w sumie to jest jednak, rok to jest kupa czasu, więc no nie wiem, co bym robił, ale dzięki wam tutaj jestem po prostu, znaczy wiecie, dalej bym siedział na tym krześle, więc wiecie, ale ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o kanał, to tam, gdzie jestem. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Chciałbym też podziękować starym widzom, którzy mnie oglądają za czasów właśnie początków Olchusia, za czasów Minecrafta, jeszcze mojego starego kanału. Dziękuję, że jesteście i że śledzicie moją działalność. Chciałbym też podziękować osobom, które po prostu mnie wspierały, które dawały mi wskazówki cały czas, które mi pomagały w odcinkach, które po prostu mi pomagają w komiksie i tak dalej. Nie będę tutaj wymieniał ników, bo nie chciałbym nikogo pominąć, ale te osoby, które mi pomagały, będą wiedzieć, o kim mowa, więc dziękuję bardzo serdecznie, bo wiecie, przez ten cały rok, przez ten cały fandom poznałem naprawdę wielu fantastycznych ludzi, naprawdę widzów, ludzi, po prostu jesteśmy znajomymi, jesteśmy kumplami, tak? Tylko że nie możemy się spotkać, tylko gadamy przez internet. I to jest fajne, no i mam nadzieję, że razem pomożecie mi dalej ten kanał pchnąć do góry 80 tysięcy, 90 tysięcy, 100 tysięcy, że będziemy takim zarąbistym, powiedziałbym inne słowo, ale nie chcę przeklinać, chociaż to słowo nie jest przekleństwem, ale okej, mniejsza z tym, w każdym razie zarąbistym będziemy fandomem o Miraculum w Polsce i dalej będziemy pchnąć do góry. I dalej będziemy śledzić kanał i dalej będziemy prowadzić ten kanał, bo gdyby nie wy, tak jak wspomniałem, nie byłoby tego kanału, nie byłoby po prostu takiego Olchusia, jaki jest teraz. Mam nadzieję, że nie odbiło mi z tego fejmu, a wiem, że dużo znam takie osoby, którym odbiło od fejmu.
Mam nadzieję, że mi nie odbiło, ja się nie czuję fejmem, po prostu mam... Nie czuję tego naporu tych subskrypcji, po prostu czuję się normalnym gościem i tyle, no. Więc mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca istnienia Miraculum, a zostało jeszcze dość dobrych parę lat. I tyle, no. Dziękuję wam bardzo serdecznie, to była moja historia, jak zacząłem przygodę z Miraculum. Napiszcie wy w komentarzach, jak zaczęliście swoją przygodę z Miraculum i no. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, dziękuję bardzo. Jak się podobało, to oczywiście like i... Też może ktoś zadać jeszcze pytanie. Olucheś, ale co się stanie, jeśli się skończy Miraculum? Muszę wam powiedzieć, że praktycznie od jakiegoś czasu o tym myślę, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, co się stanie. Jest wiele czynników, ale na razie nie chcę sobie zaprzątać tym głowy. Po prostu działam dalej. Ja uważam, że życie zweryfikuje przypadek. Ja uważam, że przypadek zadecydował o tym, że zacząłem nagrywać Miraculum. No, ja uważam, że moje życie to jest czysty przypadek i tak dalej, no. Także jeszcze raz dziękuję bardzo, nie będę przedłużał. Wbijajcie na grupę, social media podane w opisie. Właśnie a propos grupy, wbijajcie, bo tam naprawdę dużo rzeczy się dzieje. Informacje, które przekazuję odnośnie drugiego sezonu, ostatnio opublikowałem. Nie będę o tym robił filmu, bo nie chcę zaśmiecać takimi informacjami kanał, ale też nie wiem, co się stanie, bo może wszystko się zmienić, dlatego jest właśnie też ta grupa do publikacji różnych materiałów, informacji. Więc dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. A i zapomniałem, jeśli dobiliście do końca tego odcinka, to napiszcie, że dobiliście i tyle. No, dziękuję bardzo serdecznie i znajdźcie, gdzieś tutaj ukryłem złą maskę. Dzięki jeszcze raz, dziękuję, że jesteście, doceniam to serduszko. Czekajcie. Serduszko dla was naprawdę, chociaż nigdy nie pokazywałem, ale dziękuję bardzo serdecznie, że jesteście. Jestem zadowolony z jednej też rzeczy. Udało mi się nagrać ten odcinek bez żadnych cięć. Znaczy, wiecie. Odcinek trwa 20 minut. Dobra, nie będę przetrwał. Dobra, Olchuś, jak ty przedłużasz, to się po prostu... A, dobra, mniejsza z tym. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Bye, bye.